ziemią zrównają. Stąd nie ruszymy. Przez kresowe miasteczko w czasie I wojny światowej przetaczają się walczące armie. Moskale miecie rekwirują. Organy mają zabierać dzwony. W poniedziałek rano dzwon będzie zarekwirowany. Nie możemy do tego dopuścić. Będzie dzień potrzebny. Piękna Bronka ukrywa przed rekwizycją zabytkowy dzwon Florian. Dziękuję panu. Spełniłem tylko obowiązek. Sprawa skończona. Zrobiliśmy, co do nas należało. Stanisław Janicki zaprasza na sentymentalny melodramat z roku 1936. Jest na co popatrzeć, dobrze się go ogląda, a potem jest też i o czym podyskutować. Przetrwaliśmy Rosjan, przetrwaliśmy Niemców, Bogu nadziarzy i bolszewików przetrwaliśmy. Witam państwa serdecznie w Iluzjonie. Obejrzymy dzisiaj ciekawy, choć bardzo różnie oceniany przedwojenny film polski noszący tytuł Florian. Florian to dzwon kościelny, którego dźwięki towarzyszą już 400 lat mieszkańcom pewnej wioski na wschodnich kresach Polski. Jest on dla nich prawdziwą relikwią, symbolem tradycji, ciągłości ich życia i dziejów kraju, choć Polska pozbawiona została niepodległości przed ponad 100 laty. Akcja filmu toczy się bowiem w czasie I wojny światowej. Losy dzwonu Florian stanowią główną oś akcji. Oplatają ją losy ludzi, mieszkańców wioski. Sędziwego szlachcica, Melchiora Wereszczańskiego, jego wnuczki i wnuków, dzielnego młodego szlachcica, proboszcza, organisty i jego przesympatycznej córki oraz prawdziwej kanali sprzedawczyka itd., itd. Ich losy splecione zostały z losami przedstawicieli zaborczych, okupacyjnych armii, rosyjskiej i niemieckiej. Bogactwo postaci jest ogromne, ale efekt okazał się nie najlepszy. Już przed wojną prasa zarzucała twórcom tego filmowego dzieła, że romantyczną historię potraktowano banalnie, zatracając jej główny sens i przesuwając na plan dalszy właściwy temat powieści, choć niektóre wątki, czy sceny nawet, przekonywały. Od dzisiejszego dnia przestajecie być dziećmi. Jesteście, jakbyście się sami nazwali, młoda Polska. Za głównych winowajców niepowodzenia filmu krytyka uznała scenarzystów, których wina tym cięższa, że temat był ładny, obsada dobra, reżyser kulturalny. Kim byli ci scenarzyści? Jednym był Jan Fetke, wyszkolony w Niemczech fachowiec, później również reżyser. Drugim natomiast Alfred Niemirski, ciekawy to był człowiek. Jeden z pionierów polskiej kinematografii. W zasadzie był kierownikiem produkcji i to bardzo dobry. Po kilku latach dyrektorem firmy Starfilm. Podpisał swoim nazwiskiem tak głośne filmy jak Pan Tadeusz, Szlakiem Hańby, Dzieje Grzechu, Trędowata czy Dziewczęta z Nowolipek. Ale jak to czasami bywa, miał też większe ambicje i miał się reżyserii, co kończyło się, no szczerze mówiąc, fatalnie. A także pisał scenariusze, no, z podobnym rezultatem. Główny wątek liryczno-bohaterski reprezentują Bronka i Alfred. Ich miłość dopiero co zakwitła, a już muszą się pożegnać. Przywiozłem nuty, serenadę Schuberta. Kiedy panią pierwszy raz ujrzałem, śpiewała pani tę piosenkę. Od tej pory stale ją słyszę. Proszę, niech pani ją dziś na pożegnanie zaśpiewa. Alfreda gra Jerzy Pichelski, o którym już wspominałem przy okazji innych filmów. Bronkę natomiast aktorka, która pojawia się w naszym iluzjonie, jeśli się nie mylę, po raz pierwszy.
Stanisława Engel-Engelówna urodziła się w Warszawie w 1908 roku. Zmarła 50 lat później w Szczecinie, gdzie po wojnie przez ostatnie lata swego życia występowała na scenie. Jej ojciec był kolejarzem, ona po ukończeniu szkoły średniej pracowała jako nauczycielka. W 1935 roku zdała eksternistyczny egzamin aktorski. Prasa podkreślała jej doskonałe warunki zewnętrzne, a także duży talent. Nic więc dziwnego, że na scenie pojawiała się w klasycznym, dramatycznym repertuarze. Natomiast w filmie przypisano ją i to na stałe do ról melodramatycznych, na przykład we Wrzosie, Sercu Matki czy O czym się nie mówi. Rola Bronki w Florianie była jej debiutem ekranowym. Tym razem jej rola wymagała również innych nieco umiejętności. Florian powstał na podstawie prozy Marii Rodziewiczówny. Posłużono się tekstem łączącym elementy patriotyczne i melodramatyczne. Ekranowy Florian bliższy jest jednak wzruszającym opowieściom o przysłowiowych panienkach z polskich białych dworków niż ostremu, realistycznemu spojrzeniu autorki. Co ciekawe, autorzy scenariusza i reżyser rysują nad wyraz pozytywnie wizerunek niemieckich zaborców i okupantów. Rosjanie chcą zarekwirować dzbon, by przetopić go na armaty, jak to w czasie wojny bywa. Niemcy też chcą go zdobyć, ale nie po to, żeby go przetopić, ale dlatego, że jest to zabytek, który należy chronić. Oficerowie niemieccy muszą wprawdzie przestrzegać surowych zasad wojny, ale są kulturalni, szlachetni i współczują Polakom. Zaś prości żołnierze. No, dla mnie już czas. Do widzenia, panienko. Do widzenia. Pozdrowienie dla dziadka i chłopców. Wkrótce się zobaczymy. Daj Boże. Do widzenia. Dobry chłopiec. Mundur obcy, ale dusza polska. I to wszystko na 11 miesięcy przed napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę. Naprawdę zdumiewające. Film reżyserował Leonard Buczkowski, reżyser fachowy i kulturalny, ale tym filmem nie przeszedł do historii, raczej powojennymi zakazanymi piosenkami, Skarbem, Przerwanym lotem czy Marysią i Napoleonem. Warto Floriana jednak zobaczyć, bo mimo wszystko jest na co popatrzeć, dobrze się go ogląda, a potem jest też i o czym podyskutować. Do zobaczenia za tydzień.
No, właśnie, my chcemy teraz jak na ogłoszenie. Rozporządzenia głównodowodzącego armiami zobowiązuje wszystkie osoby posiadające mieć, mosiąc, synę, ołów i tym podobne oraz wszelkie przedmioty tych metali. To naszego Floriana pewno zabiorą. Na wózki armanie go przetopią. Toż to obraza boska, dzwon kościelny zabiera. Naszych dziadów, pradziadów do mszy świętej wzywał. 400 lat. Cóż, wojna to wojna. Mieć potrzebne, to biorą mieć. A pan chory Flaw zadowolony, bo pewnie interes w tym dla siebie węższy. Idziemy, chodźmy. Mądrala. Ważna osoba, panna organiścianka. We łbie się przewróciły, bo się z obywatelską córką przyjaźni. O, ma rację. Tam to dorodzoną matkę przehandlował. Tato, tato! Co tam? Tato, Moskale miecie rekwirują. Organy mają zabierać z dzwony. Słyszałem. Zatracone dusze żadnej świętości nie uszanują. A czy ksiądz proboszcz już wie? Właśnie u księdza Pristaw teraz siedzi. Księże proboszczu. To jest pelargonia szczepiona w peonię. Bardzo ładny gatunek. Udał mi się. To mi ksiądz o kwiatkach mówi. Teraz nie czas na kwiatki. Niemcy nam napięty właża, a ksiądz się kwiatkami bawi. Proszę to podpisać. Co mam podpisać? No przecież mówiłem. Ksiądz nie słuchał. Nakaz przygotowania do rekwizycji dzwonu i wszystkich miedzianych urządzeń kościelnych. Proszę pokwitować. Mój synu, stary już jestem. Ręka mi się trzęsie, nawet pióra nie utrzymam. Nie? No to obejdzie się bez podpisu. W poniedziałek rano dzwon będzie zarekwirowany. Paweł, co ty tam robisz? Głębie łapie. Prędzej schodź, czas do domu. Raz. A gdzie reszta? Kozy na rynku kupują. Co się dzieje? Przedaliśmy rybę i kupiliśmy kozę. Tak, a koza z 3/4 mleka daje. Po co wam kozie mleko? Nie macie w domu krowiego? Kozie mleko i taka agresywna, to indyjskina plęstwa. A że my mamy Związek Kawalerów Ciemności? No, dosyć tej zabawy, jazda do domu. A tu macie piernik męstwa. Tylko podzielcie się uczciwie. A już tak nie. Później będziesz wąchał. No, jazda! Idziemy!
dobry, dziadziu. Dzień dobry. No co nowego? A gazety przyniosła ciała. Przyniosłam, dziadziu. Dziękuję. Niemcy Moskali. Powiadają, że z Moskalami coraz to gorzej. A co od miasteczku słychać? Źle na zimie, dziadziu. Moskale to mogą wywożą w głąb Rosji. Nie ci reptilia. Dzwony mają zabierać. Jakie dzwony? Kościelne. Co? Kościelne? To i naszego Floriana mieliby zabrać. A co ksiądz proboszcz na to? Nie mówiłam proboszcz. Lista po niego był w tej sprawie. Nie możemy do tego dopuścić. Nie możemy oddać świętości na pohańbienie. Nie damy, dziadzie. Paninko, kara nieboskie z tymi chłopakami. Znów z kuchni zabrali mi sznury do bielizny. Baczność! Związek Kawalerów Ciemności ukarał kawalera Szymona za zdradę tajemnicy wobec osoby nienależącej do związku na uwiązanie do pala męczarni. Oprócz tego zostaje wymierzona dodatkowa kara za zbyt długi język. Powtórz za mną. Stół z powyłamywanymi nogami. Ja? No, stół z powyłamywanymi nogami. Będziesz tu stał tak długo, aż ci się uda to zdanie powtórzyć trzy. Ewo, czy napój męstwa jest gotowy? Siadajcie, kawalerowie ciemności. Musi być dobry. A ma go piekła. Na mnie też jest pięknie. Mnie się też należy. Tego trzęsiadu. Nie. Sprawiedliwość stanie się zadać. A widzisz? Nie kompromituj się już, jak cała okolica mówi, że straciłeś głowę. A może? Póki ja żyję, nic z tego nie będzie. U tej? No jakaś tam wyrychczyńska, zaściankowa szlachciarka.
Zatrzymujcie się nigdzie, czekajcie w domu. Będziecie mi potrzebni. A co się stało? Nie gadać. Maszerować. Dzień dobry. Dzień dobry panu Bronku. Może podwiozę? Dziękuję. Ach, panna Bronka za dzień piękniejsza. Aż miło spojrzeć. Proszę nie przepuścić. A w niełasce jestem. Rupejko panience w głowie. Panna Bronka wysoko mierzy. Jezu! Jezu, panie! Co pan robi? Co się uspokoi? Co panie? Jeszcze żeby mi popowiadać. Hej! Chodźmy stąd. Pani wybaczy, że naraziłem panią na przykrość. Nikogo nie prosiłam o obronę, sama bym sobie dała radę. Ależ panno Bronko. Lepiej zachować odwagę dla innych celów. Jedni walczą na froncie, a innym wystarcza bójka na rynku. Ależ panno Bronko, dawno chciałam wyjaśnić. Przepraszam, dziadek czeka i wciąż drogość. Muszę pana pożegnać. Dziękuję. Do widzenia. Pokłóciła się z nim. To się tu witam, się lubi. Nie mogę go zrozumieć. Wszyscy walczą, a on siedzi przy fartuszku. Matka go nie puszcza, ceny mu urządza. Jedynak, a w ciebie zawsze wpatrzony jak w obraz. Co mnie to obchodzi? No, mam wrażenie, że ci też nie jest obojętny. Chodźmy prędzej, bo się ksiądz proboszcz nie cieli. Jednakże, moi drodzy, on jest bardzo ciężki. Waży 12 funtów. Trzeba przygotować sznury, bloki, dobrze owinąć złomą i szmatami, żeby żadnego dźwięku nie wydał. A gdzie go schowamy? Jak to gdzie schowamy? A nasze jeziora głębokie. Potrzeba nam przynajmniej 8 ludzi i to pewny, żeby się żaden nie wygadał lub nie zdradził. Mam pewność. Kogo? Nasi chłopcy. Och, ci tu diabla za rogi przyprowadzą. Przy pomocy Bożej. No niech nam święty Florian dopomaga. Baczność! Najstarszy pół kroku naprzód. Kto jesteście? Młoda Polska. Po coście tu przyszli? Po rozkaz. Rozkaz jest ten. Od dzisiejszego dnia przestajecie być dziećmi. Jesteście, jakbyście się sami nazwali, Młoda Polska. Byłem o 2 lata od was młodszy, jak z myśliwską dwururką poszedłem na całą moskiewską potęgę. Teraz na was przyszła kolej spełnić swój obowiązek. Trzeba chronić, kryć, chować, co się da. Dzisiejszej nocy ma być w tajemnicy i cichości zdjęty wielki dzwon naszego kościoła. Florian, czy czujecie się na siłach to wykonać? Proszę. Musi być spełniony. Samochwalstwo, zdrada. Zadanie ciężkie. Lekkomyślnie porywać się i przegrać to byłby wstyd. Zrozumiano? Zrozumiano. No, to skończyłem. Polecie się rozejść. Wszystko w porządku. Do roboty.
byś puścił, durniu. Ludzie się obudzą. Wysunęło mi się z ręki. Tam kto? Przestać? Nie. Cofać się nie można. Chłopcy, pracujcie dalej. A ty dokąd? Nie czas teraz na gadanie. Pan Orfejko. Pan wybaczy, panie komisarzu, że przychodzę tak późno, ale jestem zmuszony jak najprędzej wyjechać. Nie, panie Orfejko. Teraz jest wojna i nikomu wydalać się nie wolno. Proszę. Przepraszam, że pana niepotrzebnie fatygowałem. Panie komisarzu, to jego sprawka. On tu specjalnie przyszedł, żeby pana zagadać. Pan do pana siedział, żeby ułatwić wspólnikom wyjście z dzwonnicy. Znowu pan urżnięty, panie chory chlad. I to tak ładnie pić? Beze mnie? Mało pan przeze mnie na dostawach zarobił? Panie komisarzu, słowo honoru daję szukanym po całym mieście. A teraz, panie komisarzu, chodź pan, pokażę panu coś bardzo ważnego. Teraz nie czas, żona czeka. Ale żona poczeka, oni tymczasem uciekną i nie będzie mieści. Schowają dzwon. Jaki dzwon? Gdzie? Który tam? Pożar w miasteczku. Uwaga, odwrócony. Prędzej, ani chwili do stwierdzenia. Ostatni wóz. Spać pod spalinę. Spuszczamy. Trzymać! Mocno trzymać! Już nie utrzymam! Nie puszczaj! Trzymać! Jezus Maria! Puszczaj.
Pełniłem tylko obowiązek. Wyjdźcie tamtędy. Pan, wątpię, czy udałoby się uratować Floriana. A dlaczego pani nie wezwała do pracy? Brak zaufania. Przepraszam, źle pana sądziłam. Moja bezczynność dziwiła pani. Wyjeżdżam. Dokąd? Tam, gdzie są pani bracia. Na prąd. Kiedy? Jeśli pani pozwoli, przyjdę się pożegnać. Rozkaz spełniony. Dzwon Florian zdjęty i wywieziony szczęśliwie z miasta. Ukryty w nam tylko w wiadomym miejscu. Plan sporządzony? Tak jest, również schowany. No dobrze. To wszystko skończyłeś? A jak to tam było z tym pożarem? Może kto podpalił? A ty nie wiesz kto? Ja. Dobrze. Skończyłeś raport, jak przystoi żołnierzowi. Czułem, że inaczej rozkazu nie spełnimy. Groziła zdrada. Nie myśl więcej o tym. Nie myśl. Postaram się mieszczanom tę stratę wyrównać. Sprawa skończona. Zrobiliśmy, co do nas należało. Pan? Przyszedłem pożegnać pani. Wyjeżdża pan? Kiedy? Dzisiejszej nocy. A matka? Nie można być dobrym synem matki. Wtedy się byłem synem ojczyzny. Może będę służyć razem z braćmi pani. A co im pani każe powiedzieć? Że czekamy na nich. Że gdy wrócą, żyto im się będzie kłaniać i z kowronki grać. I stary dom w całości zastaną. Bo my go nie opuścimy. Niech jak najprędzej polskim orłem powrócą. A pan z nimi, panie Alfredzie. A na mnie pani też czekać będzie? Przywiozłem nuty. Serenadę Schuberta. Kiedy panią pierwszy raz ujrzałem, śpiewała pani tę piosenkę. Od tej pory stale ją słyszę. Proszę, niech pani ją dziś na pożegnanie zaśpiewa. Za ojczyznę
może już nie wrócę. Może widzę panią po raz ostatni. Kocham. Panie, jako męski przedstawiciel tego rodu żądam wyjaśnień. A czy mogę mówić z tobą jak mężczyzna z mężczyzną? I czy mogę liczyć na twoją dyskrecję? Tak jest. Przeszedłem już próbę milczenia. W takim razie pozwól, że ci przedstawię moją narzeczoną. To ja pójdę po chłopców. Nie, 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 mój drogi. Dziś nie czas na oświadczyny. I dlatego tylko tobie powierzam tę tajemnicę. Zostawiam moją narzeczoną pod twoją opieką. Masz jej strzec, jak oka w głowie. Przyrzekasz? Przysięgam. Będę mistrzem. Dziękuję ci. Mój kochany opiekun. Odprowadzisz mnie? Pozwolisz? Palą, aż pod Radomia nas gonią. Już sił nie ma. Przejdzie, wszystko przejdzie. Bóg nas nie opuści. Panie komisarzu, ja uprzedzałem, że dzwon zniknie. To pan mi teraz głowę zawraca. Ja sam muszę zniknąć. Pan nie wie, że prąd czerwany? Na ta chwila Niemcy się tutaj zwalą. Panie komisarzu, a moje pieniądze? Od Niemców pan odbierze. Nie. Gdzie te pan z nami? Dwór z ziemią zrównają. Życie niepewne. My się stąd nie ruszymy. Przed setkami lat powierzono nam tą ziemię, ażeby jej pilnować. Trzeba wytrwać. Thank you.
Браун, до мне. Rozkaz, panie radnicy. Znowu pismo z dowództwa w sprawie tego dzwonu. Musimy coś odpowiedzieć. Czy macie jakieś wiadomości? Przeprowadziłem dochodzenie. Ksiądz i organista twierdzą, że dzwon zabrali Moskale. Cały transport miedzi zabrany przez Rosjan z Puszczy został przez nas zatrzymany. Dzwonu w nim nie było. Prawdopodobnie ukryli go gdzieś mieszkańcy. Starajcie się, Braun. Dowódca frontu specjalnie się tym dzwonem interesuje. Podobno jak zabytek muzealny. Możecie przy okazji dostać awans. Tak, panie radnicy. Panie, panie Czerczewlio. Dzień dobry. Pan Fefeden mówił z komendantem w sprawie tej dostawy? Tak. No, no. No i co? Potrzebne nam są pewne wiadomości, panie Horgrad. Chodzi o dzwon kościelny. Mamy podejrzenie, że został ukryty przez mieszkańców. Czy pan wie, żeby? Coś nie chcesz o tym powiedzieć. Pod nitki można trafić do planka. Ja wiem, gdzie szukać tej nitki. A jutro przygotujcie sobie lekcję o sakramencie bierzmowania. A teraz dalszy ciąg o Polsce. Mówiłem wam już, że opatrzność Boża zrządziła, że Polska będzie znów niepodległa. I ta chwila jest już blisko. Niech pan siada. Z tej strony uciekam. Prąd się przekarnął, żeby się ze swoim połączyć. Do Legionu. Tak? Ja z panem. Ja. Ty ty iść nie mogą. Dwóch musi przy dziadziu i prąd zostać w domu, pilnować, konia odprowadzić. Kto zostanie na ochotnika? Czego się na nas patrzy? Sam zostań. Pociągniemy supełki. Paweł i ja jedziemy. Wy zostajecie. Tak? Chłopcy? Każda chwila droga. Ruszamy. No. Nie wiem. Nic nie ma. Pamiętaj, że za dużo nie wiadam. Bo po powrocie nie by się przymierzali do pana mieczarni. Pamiętaj. No? Chłopcy. No. Boże, Boże, Boże.
Czego one się tak niepokoją? Bo się pytają, co ma znaczyć, że stary jeszcze pola nie zaorał i morza nie posiadł. Konie pozabierali, cała służba gdzieś po lasach. A jednak będziemy orać. Konie zabrali. A gdzie reszta? Właśnie do legionu. Myśmy musieli zostać. Gdybyśmy Dziada i Bronki bronili. To jest broni. Powiedz staremu panu, że się już Niemcy o Floriana pytali. Coś tam węszą. Jedź z wodą. Sama nie wiem, jak ci dziękować. Zawsze o nas pamięta. A u nas to już wszystko Niemcy zabrali. Ostatnią krowę przed tygodniem wzięli. Z mego inwentarza tylko kota została. I bocian na stodole. Tego nic nie ruszy. Znów jakieś Niemcy przyjechali. Pewnie będą tu prekwirować. O Boże, trzeba schować. Bronka, w gadalni stoi ta mowa. Prędko schować. Czy Bon jest właścicielem tego dworu? Tak jest. A czy ten dwór zajęty jest? Dotychczas jeszcze nie. Ekscelencja Graf von Freyden, inspektor etapu, zajedzie tu na nocleg. Dzień dobry. Korektirować, co są zabrane? O, to ona taka nerwowa. To nie na rejestrze. Nie mam leka. Ostatnią krowę byście już zabrali. To może wody dostanę. Studni chyba nie zarekwirowali. Oj,
Jechać nosa tam, gdzie nie trzeba. Ale panna zazwięta. Umi swego pilnować. Co tam jest? Co? Są pod kafle. Czekaj, no. Późno, no nie, późno. Czekaj. Co to, koza? No cóż to widział, koza w komórce trzyma. Zgłosi się. Wypuśćcie ją. Niech się na łące paści. Tak, a potem to pan ją zarekwiruje. Jesteś wrachowny jak mój brat. Nie bój się, nie? Nic nie zarekwiruje. Jestem swój człowiek. Ze Śląska. To pan Pola? Tak. Ślązak. Nie bójcie się. Nic złego wam nie zrobię. Na, macie tutaj skierki. Trochę się pogniecuję, ale dobre są. Pić się panu chciało. Co to jest? Miała być woda, jest mleko. Dla jego zawsze się tam trochę mleka znajdzie. Nie może być inaczej. Idziesz gdzieś na bój. Idziesz gdzieś na bój. Czy cię przestraszyłem panią. Przepraszam. Von Fredny. Moje nazwisko Werszczyńska. Pięknie pani śpiewała. Własnym uszom nie chciałem wierzyć, że tutaj słyszę naszego Schuberta. No, pieśń jest własnością całego świata. Ale że aż tutaj zawędrowała do tych głuszy. Czy pan sądzi, że jesteśmy w Afryce? Pani wybaczy, jestem tutaj od niedawna. Pani jest pierwszą Polką, którą poznałem. Panie generale, może ma jakieś zastrzeżenia co do kwatery? O, przeciwnie. Mam wrażenie, że znalazłem oazę na pustyni. A miło słyszeć. Ale mówił mi burz, że państwo macie fortepian. Owszem, mam. Od 3 miesięcy nie grałem. Czy będę mógł korzystać? Proszę bardzo, każę zaraz zanieść fortepian do pańskiego pokoju. Ależ to pozwoli pani zagrać u siebie. Chciałbym pani akompaniować do śpiewu. Ekscelencjo, przybył goniec dowództwa. Przepraszam. Zaś powiadasz, jak to trzeba mówić? Stół z powymałam... Z powyłamy na wam... Z powymałe... Z powyłamy panemi. O, już wiem, już wiem. O, wyłamy mana wam. Język pan sobie połamie? A to pioruńskie słowa. No jednak ja jeszcze tak dobrze po polsku nie mówię. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To polska pieśń. Chciałbym bardzo poznać wasze pieśń. Pozwoli pani? Proszę bardzo. Pan się okazał przyzwoity chłop. Wypalimy fajkę pokoju. Pan pierwszy. Dobra. A kiedy panna wypali ze mną fajkę pokoju? A się pan nauczył mówić, tu pomywała pan. Chyba nigdy pan ze mną nie wypali.
Mam dokładne wiadomości, panie Olsztyńczo. Mieli jakiś związek. Zbierali się wyjść. Dwóch z nich uciekło z domu, dwóch zostało. Wszystko robili z wiedzą dziadka, byłego... Bez badania. A w międzyczasie przeprowadzicie bezbożne rejony. Proszę, panie Olsztyńczo. Dajcie, że nic wam nie wiadomo. A co to za związek kawalerów ciemności? To nasza tajemnica. A gdzie się chodzili właśnie twoje bracia, Korek i Paweł? To też jest tajemnica. Ja te wasze tajemnice wykryję. Możecie odejść. Wezwać pana Melchiora Bereszyńskiego. Proszę. Niech pan siada. Mam tu informację, że z pana wiedzą zginął bez śladu dzwon kościelny Florian. No, o ile mi wiadomo, to było Rosjanie zabrali. Cały transport został przez nas zatrzymany, ale dzwonu kościelnego w nim nie było. Cóż ja na to mogę poradzić, panie Rosji? Panie Bereszyński, osoba pańska jest notowana nieprawomyślnie. Pan mógłby wielu przykrości zniknąć, gdy pan nam zechciał pomóc. Tak. Pomóc? A czymże moja mizerna osoba może pomóc w niemieckiej potrzebie? To najmniejsza usługa jest wniosek. Choćby sprawa dzwonu. Pan jako zdatna to wsiadł, mógłby nam udzielić cenną wskazówkę. Kto, gdzie, kiedy mógł ten dzwon ukryć? Panie Rotmistrzu, mi się zdaje, że najlepiej zwrócić się z tą propozycją do Chorych Lada, bo on jest waszym dostawcą. Może i tych informacji zechce wam udzielić. Ja do takiej roboty się wystąpię. Nie nadaję, panie Rotmistrzu. A zatem skończyliśmy. Na dalsze śledztwo zostanie pan odstawiony do komendanta etapu. Korta zaraz będzie. O, pan tutaj? Bardzo się cieszę. Właśnie chciałem złożyć państwu wizytę. Pojedziemy razem. Panie generale, nie mówię. Jestem więźniem. Co to ma znaczyć? Panie generale, wystarczy areszt domowy. Proszę pana. Za buzioka trzeba zapłacić. Ale buzio był, nie? Jarońsko panna. Buziaka mi się zachciała. Ja ci dam buziaka. No co panna taka zła? Kwiatki przyniosła. Wstąpiłem po drodze, bo
No mu radę to powiedzieć. Do Murawskiego? A mój generał tam pojechał. Pistowa odniesie te kwiaty z powrotem. Pan generał wyjechał już. Oświecił. Dziękuję ci, Gronie. Dom o ciebie bardzo... Mój ty kochany opiekunie. Możesz być spokojny. Nie zrobię ci zawodu. Rzeczywiście jakieś niezrozumiałe znaki. Tu jest na pewno jezioro. Jak się będzie miało mapę, to będzie można wszystko odczytać. Nic pan nie odczyta. Sam odczytam. Nie potrzebuję żadnej pomocy. Panie Febrze, ale pan przeze mnie ten plan dostał. Przeze mnie pan awans dostanie. Teraz pan będzie musiał mi robić te dostawy mięsa do... Nic nie zrobię, bo nic nie muszę. Tak dlaczego, pan? Dlaczego? Bo nie mam do pana zaufania. Jak to? Bo pan zdradził swoich, to pan tym bardziej może nas zdradzić. Panie Febrze, ale beze mnie pan dzwonu nie dostanie. Pan tego planu beze mnie nie odczyta. O, to znajdzie się taki, co głos. Jeden na świecie, panie Forlas. Kuriozu. Gierlager. Dumkop. Proszę mnie połączyć z dowódcą frontu. Tak jest. Tu Spiszer, panie Wilde. Feldfebel Braun? Zamordowany w lesie? Tak jest, panie generale. Zwłoki znaleziono w okolicy wsi Murasz. Tak jest, panie generale. Kula wskazuje na kaliber broni wojskowej nieużywanej. Rewolwer bębenkowy.
Nie, panie generale. Generał von Freden nieobecny. Wjechał na inspekcję. Zarządzić stan obrężenia. Aresztować najpoważniejszego obywatela z okolicy. Jeśli w ciągu 48 godzin sprawca się nie zgłosi, rozstrzelać zakładnika. Jakieś Niemcy do pana przyszli. Czy pan jest Melchior Reszczyński? Tak jest, ja jestem. Jest pan aresztowany. Aresztowany? Uspokój się, to jakieś nieporozumienie. To się wyjaśni. No czego ty się boisz, a? Idzie, to jak odważny. No, służę panu. Dziadziu! Dziadziu! Udało się naprzód. Niestety nie, panie generale. Jedyny ślad to kula, kaliber numer 5, naszej armii nieużywany. Panie generale, wezmę jakiś młody człowiek w sprawie zabójstwa. Prowadzić. Zbliż się tutaj, mój chłopcze. Co powiesz? Wiem, kto zabił. Kto? Ja. Panie generale, ten złotyk był mi zawsze podejrzany. Dlaczegoś to zrobił? Bo ja chciałem ukryć krowę w lesie. Przed rekwizycją, bo on przyszedł i chciał zabrać. I zaczął się ze mną szamotać. No i co dalej? Ja strzeliłem. A gdzie rewolwer? Rzuciłem psaki w czasie ucieczki. To się zgadza. Rewolwer znaleziono w lesie. Czy to ten rewolwer? Tak, to mój rewolwer. Tu porysowany. Widzę, mój chłopcze, że źle kłamiesz. Nie kłamię. Ja zabiłem. Dziadek jest niewinny. Ja zabiłem. Wypuśćcie dziadka. Spokojnie. Jeszcze wszystko może być dobrze. No i co do mnie. Co ty tu robisz? Kalec! Musimy go ratować! Tylko ty jesteś... Cicho. Możesz na mnie liczyć! Czekajcie tam u organisty! Zaraz przyjdę!
Nie, Blad, dziecko, nie. Bóg nas nie opuści. Na pewno wszystko się wyjaśni. Jutro rano pójdę do komendantury. No może już ten generał przyjechał. Najmocniej przepraszam, panie komendancie. Słucham. Chciałem dowiedzieć, czy pan generał Popredem już przyjechał? Nie. Wjechał na inspekcję. W takim razie chcę prosić o widzenie się z zakładnikiem. Biorze, że tego, że ta pelergonia bardzo ładnie mi się przyjęła. Zaszczepiłem ją peonią i takie liczne wyszły z tego kwiatki. Pozostało mi jeszcze 5 godzin życia, księże proboszcz. Ale gadanie, panie Melchiorze. Jeszcze nie jedną partijkę szachów sobie zagramy. Do 6 godziny to się jeszcze wyjaśni. No tak. Co robić? Co robić? Kalec, ratuj! Żebym tutaj odwiedział jak. Jest tu bramka? No po co? Znalazłam w lesie, w krzakach leżał. O co chodzi? Co ty gadasz? On chory chlada. Widziałam przy nim na rynku. Do rupejki chciał strzelać. Ten sam rewolwer. Chłopcy, musimy go odszukać. Chodźcie za mną. Dzień dobry, panie Choreklad. Chce. Nie, nie. Tylko byłem blisko pana i wstąpiłem, że mnie pan podwiózł bryczką. Dokąd? Do tego miejsca, gdzie pan zamordował Brauna. Zadzwoni. Thank you.
panie generale, rozkaz rozstrzelania dowódców. Brauna. Panie generale, melduję, zabójca Brauna odnaleziony. Generał von Freden, trzymać egzekucję. Roto. Nie należy. Ale nie tutaj, nie A tak, w Niemcach rewolucja. Wojna skończona. Niemcy wie. I pan też wyjeżdża? A tak, jadę. Śliczności moje. Jadę po to, ażeby... No,
Na mnie już czas. Do widzenia, panienko. Do widzenia. Pozdrowienie dla dziadka i chłopców. Wkrótce się zobaczymy. Daj Boże. Do widzenia. Dobry chłopiec. Mundur obcy, ale dusza polska. Daj Boże, żeby nam to nie było potrzebne. Ale kto wie? Luna coraz większa. Sielużyce się panu. Co ty po nocy robisz? Po was przyjechałam. Wóz czeka. Ojciec prosi, żebyście się państwo do miasteczka schronili. Bolszewicy się palą, mordują. Ja domu nie opuszczę. Przetrwaliśmy Rosjan, przetrwaliśmy Niemców, Bogu nadziei bolszewików przetrwamy. Mówią, że pomoc idzie z Warszawy, ale czy zdążą na czas? We wsi pożar. Bolszewicy! Gasić światła! Wyglądam.